21 zespołów z całego świata, w tym tak odległe zakątki jak Japonia, Stany Zjednoczone, sporo kapel oczywiście z krajów Partnerstwa Wschodniego, Ukraina, Białoruś. Bardzo różnorodnie ten program układaliśmy. Ludzie powinni przez 5 dni w Lublinie obcować z różnego rodzaju muzyką, mieć jakieś spektrum takie szerokie poznawania. Zarówno rzeczy, które znają i lubią, bo mnóstwo ludzi przyjechało z całej Polski, choćby na Tortoise. To był zespół, na który ściągnęły setki fanów. Z drugiej strony muzyką, której w ogóle nie znają, ale się okazuje, że to im jakoś pasuje, to im się podoba, to ich jakoś zastanowi. Na pewno po koncercie jeszcze długo będą o tym rozmawiać. Na tym nam zależy. Kwadrofonik, który był na otwarcie, nasz towar eksportowy, na cały świat w zasadzie, no bo Kwadrofonik gra na wszystkich kontynentach w zasadzie, jest taką wizytówką polskiej muzyki klasycznej, trochę zredefiniowanej właśnie na nowo. Kwartet, czyli Marcin Emiter, on zawsze zaskakuje, zawsze gdzieś tam tkwi, gdzieś pomiędzy nagraniami terenowymi, jakimś ambientem, elektroniką, taką bardzo wyciszoną, trochę jakimś takim noise'em momentami. To jest artysta, który gdzieś ma swoją półkę w tym naszym systemie muzycznym w Polsce. Nazywamy się Flora Quartet, przyjechaliśmy do Lublina na festiwal Inne Brzmienia. Gramy dzisiaj materiał z płyty Muzyka Organika. To zespół, który łączy elektronikę, instrumenty akustyczne i analogowe wizualizacje. Ensemble to jest zespół, który jest złożony z kilku osobowości ciekawych, m.in. Kuba Ziołek, Artur Maćkowiak, Tomek Pop, z różnych miast muzycy. Część z Warszawy, część z Płocka, część z Bydgoszczy. Razem tworzą taki kolektyw, który jest dosyć taki niepowtarzalny na polską scenę. いや、っていうかね、解散がダメなんだ。大体その、リラックスしようと思って、マルチジョイントしてたやつをもう一回。はい、はい、はい。 Dla mnie takim tegorocznym spełnieniem marzeń na pewno była Shibusha Shirazu Orchestra. Jest to naprawdę niesamowita muzyka, która jest w zasadzie naszpikowana ogromną wrażliwością, zupełnie inną emocjonalnością, inną symboliką, gdzie na jednej scenie spotykają się takie elementy, które są mało nam tutaj znane w tej części Europy. Taniec buto, różnego rodzaju sceny z filmów anime, jakaś taka niesamowita wrażliwość artystów, którą tutaj do Lublina przywieźli, po prostu piękne brzmienia instrumentów, bardzo wystudiowane, perfekcyjne, ale też piękna przestrzeń, którą artystom, muzykom dawał sam dyrygent. Wspaniale było na to patrzeć, wspaniale było to widzieć.
bardzo dużym sentymentem darzę wiele z wydarzeń towarzyszących, nie tylko tych muzycznych. Bardzo bliskie jest mi kino, które od kilku lat staramy się wprowadzać tutaj do mapy festiwalowej. Dotyczy ono zawsze kinematografii krajów Europy Wschodniej. Mieliśmy już do czynienia z prezentacjami kina gruzińskiego, później były filmy ormiańskie, w tym roku kino ukraińskie. Dlatego jest to tak bardzo ważne, ponieważ te filmy są doskonałym świadectwem tego, jak kultura, praca reżyserów, praca twórców filmowych wygląda obecnie w krajach PW. Ta kinematografia bardzo rzadko przebija się do krajów Europy Zachodniej. Podczas festiwalu jest naprawdę niesamowita okazja do tego, żeby wejść w ten świat, w tą kulturę naszych w zasadzie nieodległych sąsiadów z zupełnie innej perspektywy. Literatura wpisała się mocno w festiwal, ponieważ jest to takie pierwsze świadectwo, które pokazuje, jak bardzo komunikacja jest istotna w tej takiej współegzystencji pomiędzy różnymi kulturami. Wydajemy od pewnego czasu bardzo dobrych autorów z krajów Partnerstwa Wschodniego. W tym roku dwa wydawnictwa ukraińskie. Pojawili się tutaj Andrii Lubka i Oleksander Bojczenko. Są to naprawdę bardzo interesujące propozycje. Obydwie zostały docenione na Ukrainie. Udało nam się zaprosić do współpracy Bogdana Zadurę, który jest świetnym tłumaczem, który te książki przełożył też z taką ogromną pieczołowitością, z sercem. Tematem mojego życia, jeżeli mówić jakoś patośnie, jest granica. Urodziłem się na Łotwie, w Rydze, ale nie za granicą. Ja jestem właściwie co jakiś czas szarpany z obu stron i wymaga się ode mnie deklaracji, czy jestem za, czy przeciw. Bardzo chętnie i jedni, i drudzy by widzieli mnie w swoim szeregu. Ja natomiast jednak stwierdziłem, że to, co robię, jakkolwiek by to samochwalczo nie brzmiało, jest czymś, co jest dużo bardziej wartościowe i przeżyje te regionalne wojenki i konflikty jeszcze o wiele, wiele lat dłużej. Wiem, że chcesz iść na ten czy kres, ale nie wierzę w swoją moc. Wspomnienia i łzy kąsają jak pies, te kłamstwa zmieniają blask w najczarniejszą. Mało inne brzmienia jest to taki moduł edukacyjny dla dzieci i młodzieży i celem tego cyklu warsztatów jest niecodzienne spotkanie z muzyką, dźwiękiem, ciszą, instrumentem muzycznym. Poszczególne warsztaty są oczywiście organizowane dla odpowiednich grup wiekowych. Dzieci śpiewają, tworzą piosenki, tworzą teledyski, własnoręcznie budują instrumenty, szkolą głos, ale również uczą się go nagrywać, przetwarzać, poznają podstawy i elementy praw autorskich, czyli właściwie dotykają tego wszystkiego, co pozwala im lepiej rozumieć i czuć muzykę. I szczególnie zależy nam na tym, aby ta wakacyjna edukacja była inna niż w szkole, czyli w atmosferze zabawy, frajdy, luzu i takiego bezpośredniego kontaktu z artystami. Ponieważ jest taka teoria, w którą ja wierzę, a ta teoria stała się faktem, że na wszystkim można grać i mówił już o tym taki pan, który się nazywa John Cage, Janek Klatka, to my również chcemy udowodnić, że można grać na przykład na czym? Na marchewce! Tak, jak gwizdek alarmowy. W czwartku prowadziliśmy warsztaty z młodymi, zdolnymi ludźmi. Wspólnie z tymi młodymi ludźmi... No tak zaprosimy tutaj. Tak, chodźcie tutaj do nas. Chodźcie tutaj. Warsztaty były długie, trudne i bardzo owocne. Ja tylko bardzo króciutko chciałbym powiedzieć, że ci młodzi ludzie okazali się szalenie zdolni i bardzo chciałem im podziękować. Chcieliśmy im podziękować za to, że mogliśmy z nimi pracować.
Jeszcze jest opór, ale już się coraz marniej zbraniam, bo tu głosy, krzyki, piski, gwar, generalnie dramat. Jadą ze mną na grubo, głos mi w gardle uwiódł, ciągle za mną chodzą, ciągle do mnie mówią. A ja uciekam przed tym nurtem wartkim, w suko do psasów i w szelest kartki, w te szmery, co je można ledwie wyczuć. Krzyk rozpoczy w tej ich pieśni o niełatwym życiu, gdzie nie pójdę decybeli i moc kicha, więc ja szukam wyjścia w tych dźwiękach, które ledwo słychać. Sprawdź ten suwak, ile on prawdy mówi, ile on cennych niesie uwag. Niby skąpy jej blask, ale ta zapałka mówi mi, że kończy się czas. Ciągnie do tej niszy mnie balast, inna rzeczywistość wisi mi cała, bo tyle ma w sobie ciszy ten hałas. W Lublinie pojawiło się nowe miejsce na fotograficznej mapie miasta. Chodzi tu oczywiście o warsztat fotograficzny w Zaułku Hartwigów i plenerową galerię, która będzie w tym miejscu funkcjonowała przez cały sezon letni. Postanowiliśmy pokazać jakiś taki punkt styku pomiędzy szlachetną fotografią, w której to miejsce się specjalizuje, i pomiędzy tematyką związaną z festiwalem. Pokazaliśmy fotografie Siergieja Prokudina-Gorskiego. To są fotografie absolutnie wyjątkowe. Jest to zbiór, który powstał pomiędzy 1909 a 1915 rokiem. Są to portrety ludzi, osób zatrzymanych w kadrze, które mieszkały na terenie carskiej Rosji. Udało mu się uzyskać absolutnie magiczne zdjęcia. Wschód Kultury Inne Brzmienia, oprócz warstwy muzycznej i tego, że Lublin na kilka dni zamienia się w taką światową stolicę muzyki, gdzie spotykają się przedstawiciele przeróżnych krajów i narodowości, nie unika też tematów trudnych. W tym roku taką istotną datą na pewno wydała nam się 30. rocznica wybuchu elektrowni w Czarnobylu. W związku z tym wraz ze Stowarzyszeniem Czwarty Blok zorganizowaliśmy w Lublinie wystawę pokonkursową, wystawę plakatów, które przygotowali artyści z całego świata. Tutaj w Lublinie można odnaleźć połączenie takich rzeczy, wydawałoby się niepołączalnych na pierwszy rzut oka. Zresztą same zespoły, które pojawiają się na scenie, już w tym charakterze mają zapisane, że łączą wszystko, co w muzyce jest najważniejsze. Także i artyści, którzy się pojawią na tym festiwalu, z pozoru do siebie nie pasują, bo jednego dnia występuje Kazik Staszewski, no a potem przyjeżdża Easy Star All Stars, którzy są fantastyczni w robieniu reggae i przerabianiu największych hitów muzyki światowej. Która za dwa lata będzie obchodzić 20-lecie istnienia, więc jak na niekomercyjną wytwórnię płytową w dzisiejszych czasach, to jest niesamowity naprawdę okres czasu. Co więcej, oni aktywnie działają non-stop, wydają masę muzyki. Jej katalog niejako zbiera
to, co najbardziej charakterystyczne dla kreatywnej niemieckiej muzyki niezależnej. Schaubold pokazał ewolucję tej sceny, że od muzyki elektronicznej artyści przechodzili w stronę improwizacji, w stronę mieszania gatunków. AXAC to zespół, który łączy generację muzyków z lat 90. i weteranów. Z tym zespołem współpracował perkusista Ken Jackie Lipside. W Lublinie pojawił się muzyk Kraneman, który zakładał zespoł Kraftwerk i Noi. Kammer Flimmer Collective to z kolei zespół, który właśnie pod koniec lat 90. zaczynał od muzyki elektronicznej, potem dołożył do tego smaczki jazzowe, a dzisiaj widzieliśmy ich w takim, można powiedzieć, smacznym nawiązaniu do tego krautrocka lat 60. Niejako koło się zamknęło, bo oni zagrali po prostu takiego kosmicznego, psychodelicznego rocka. Markus Detmer, szef wytwórni Staubgold, kiedy wszyscy spodziewali się, że Markus również zagra taką selekcję płyt niemieckiego krautrocka, które wydawał, Markus zagrał set taneczny do zabawy, totalnie zmieniając jakby konwencję tego wieczoru. Gibbs, I'm the bass player for the UK Subs. I've been bass player for the UK Subs since 1980. I'm Charlie Harper, the singer, songwriter of the UK Subs. Tell us something about the memories from Poland from 1983 in Lublin. My memories of it were, we came over at a time, a very interesting political time for Poland. The Solidarity, Lech Wałęsa was in jail. Yes, but the Solidarity movement was just beginning. You know, trying to get a more democratic society in Poland, and we were in support of that. And we actually made some T-shirts, which had the Solidarity T-shirts, with the logo on. But when we arrived at the airport, they checked all our stuff and they took a lot of the T-shirts away. They said, we can't sell them and we can't wear them. Yeah. But our drummer behind us, we didn't see it, but our drummer managed to put one on every night. Yeah. He had one hidden, so he could wear it. But the other crazy thing was we were suddenly playing in like ice hockey stadiums to 20,000 people, 10,000 people. It's like being in the Rolling Stones or something, you know. It was like, I felt like Mick Jagger for 2 weeks. Charlie, you've been Mick Jagger all your life. Troszkę naszym zadaniem i celem też jest to, żeby pokazać
no to całe spektrum, które tam się dzieje, i kultury DJ-skiej, i grania na żywo, i jazzu, i muzyki takiej powiedzmy etnicznej, przemieszanej z nowoczesną elektroniką. To też jest taką misją naszą, żeby gdzieś w jednym miejscu w Lublinie spotykać wschód z zachodem i te kapele na jednych scenach ze sobą gdzieś łączyć. Inne brzmienia jest elementem większej całości, czyli projektu Wschód Kultury, który jest współtworzony przez Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i samorządy trzech miast, Rzeszowa, Lublina i Białegostoku. Staramy się zapraszać do Lublina naprawdę najciekawszych artystów, którzy współcześnie tworzą scenę muzyczną za naszą wschodnią granicą. W tym roku zaprosiliśmy 5 składów ukraińskich. Jeden zespół z Białorusi, zespół Szuma, który bardzo zgrabnie łączy tradycje kultury ludowej i brzmienia współczesne klubowe. Джаз-панк та свінг-кор. Нам дуже-дуже-дуже сподобався Люблін. І ми в захваті від самого фестивалю.